STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Krótko po meczu, 0-5 porażka, no boli, ale pewnie lepiej teraz niż w lidze. Znaczy nie lepiej teraz, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to przeciwnik, który z innej półki, jeśli chodzi o sparingi, tak? Te sparingi, poprzeczka nie była za wysoko zawieszona, to na pewno wcześniej to nie byli, nie wiadomo jak wymagają te sparing partnerzy i dzisiaj była różnica ogromna, tak? To po pierwsze, no drugie też trzeba przyznać, że oczywiście ogromna jakość tego zespołu, ale no skuteczni do bólu, bo każde ich wyjście, no to jest od razu gdzieś skończyło się to bramką. My też mieliśmy gdzieś tam dwie bardzo dobre sytuacje do przerwy, a nie oddaliśmy celnego strzału w nich. Także na pewno przeciwnik dużo lepszy, aczkolwiek no też wiemy ilu, dzisiaj nie będę się tłumaczył, ilu zawodników nie grało i najważniejsza część boiska, ona dzisiaj była mocno osłabiona, bo nie grał ani Taras, ani Marko Poletanowicz, jeszcze Kwiecień wszedł po nie wiem, 10 czy 15 minutach gry, także eksperymentalnie ten środek był dzisiaj ułożony i na pewno momentami to było widać. Ja przyglądałem się bardzo bacznie młodzieżowcom w Jagiellonii w tym meczu. Oczywiście, jak pan mówi, rywal zupełnie z innej półki, ale ból głowy spowodowany tym, że trzeba jednak na kogoś będzie postawić? Nie,
nie chcę być tu krytyczny za mocno, natomiast pytanie, że może inaczej, no, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy kto gdzieś z chłopaków by grał, gdyby nie przepis, tak? I to jest najważniejsze i mówię, zawsze gdzieś na mnie spada krytyka, że ja nie daję szansy komuś, ale no to ja jako trener nie jestem, nie wiem, samobójcą i mając dobrego chłopaka zawsze go wystawię. Na pewno też dla nich to był taki trudny sprawdzian, no bo nie grali do tej pory z takim przeciwnikiem i aczkolwiek wierzę w to, że ja i tak widzę duży postęp, jeśli chodzi o nich w ciągu tego pół roku, jak go zrobili, także wierzę w to, że poradzą sobie w lidze, bo w wcześniejszych sparingach na pewno lepiej wyglądali. Może to zabrzmi abstrakcyjnie, może żartobliwie, ale czy zastanawiał się pan nad tym, żeby na przykład Huberta Gostomskiego postawić na bramkę po to, żeby 10 seniorów grało na boisku? Mamy 3 bramkarzy, taki wariant też bierzemy pod uwagę, dlatego Hubert został w kadrze, bo to tym się kierujemy, 4 bramkarzy, przepraszam, na dzisiaj, tym się kierujemy, że Hubert daje możliwość rozwiązania takiej sytuacji. Czy tak będzie, zobaczymy. No, mamy jeszcze 2 tygodnie do ligi, jeszcze będzie też sparing za tydzień, miał być w środę, niestety przeciwnik w ostatniej chwili go odwołał, bardzo żałuję, że też wymagający rywal był i tutaj no, zobaczymy. No. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.